Cześć, Jakub Król, czyli ja witam Cię w tygodniówce JS, gdzie sprawdzimy kilka newsów na temat JavaScriptu. Będzie o frontendzie, będzie o backendzie, będzie o JavaScriptie jako takim, o Node, o różnych nowych wersjach przede wszystkim, bo dzisiaj naprawdę będzie wypełniony odcinek nowymi rzeczami, nowościami, właśnie aktualizacjami bardzo ciekawych projektów. Jako pierwszy warto sobie zobaczyć bardzo stary już repozytorium tak naprawdę, You Don't Need Moment.js. Być może nawet wcześniej się na niego natknąłaś, zastanawiasz się, czemu właściwie to pokazuje. No, dlatego, że 9 dni temu, w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, została zrobiona tutaj nowa wersja i tak naprawdę to jest po prostu taki długi dokument. Zobacz, możemy sobie coś poczytać. I jeżeli jeszcze nie zajrzałeś do tego, nie zajrzałaś, to warto, a jeżeli nawet, to warto sobie odświeżyć tę informację, bo na czym to polega. No, to jest dla takich osób, które korzystały właśnie z takiej biblioteki, czy może nadal korzystają z biblioteki, takie jak Moment.js. Tutaj chodzi o to, że ten Moment.js być może nie jest najlepszym pomysłem, dlatego że oczywiście on ma swoje plusy, jest fajny, sympatyczny, natomiast on jest dosyć duży, bardzo duży. I zobaczcie, tutaj niektórzy piszą na przykład, że po usunięciu z jakiegoś tam programu, z jakiejś aplikacji webowej Moment.js'a i zastąpieniu go Date Functions, bardzo fajne, zaraz o tym powiem, to udało się zmniejszyć o 40% wynikowy JavaScript, tak? Tutaj Dan Abramow również mówi o tym, że jest dosyć fajny ten DateFS. Osoby, które React używają, na pewno Dana Abramowa kojarzą co najmniej. I zobaczcie, mam tutaj kilka takich informacji. I tak, generalnie, skracając troszeczkę te artykuły, to z jednej strony mamy tutaj taką informację, że dobrze było pójść w stronę tego Date Functions. Chociaż co ciekawe jest, również Date.js, który jest bardzo ciekawy, jest nawet jeszcze mniejszy, ale Date Functions ma jedną bardzo zasadniczą, fajną funkcjonalność, a mianowicie odpisany właśnie funkcyjnie i obsługuje tree shaking, jako jedyny, zobaczcie, z tych bibliotek, które tutaj są porównywane. Czyli jeżeli na przykład używamy formatowania daty, dodawania miesięcy i usuwania lat na przykład, to cała reszta nie musi być używana. Plus tam wiadomo, jakieś rzeczy, które potrzebuje sobie pospadne Date Functions, ale nie będziemy całej wielkiej biblioteki dołączali, która potrafi zrobić dosłownie wszystko. Parsować daty, porównywać, sprawdzać, co było w przeszłości, przyszłości i tak dalej. Bardzo to jest fajne i ma dosyć przyjemny właśnie flow, przyjemny bym powiedział API, które pozwala pisać w taki sposób właśnie funkcyjny, niemutowalny. Tutaj macie tak naprawdę dalej, oczywiście pokazanie, co potrafi, to jest fajne i potem porównanie, jak coś zrobić, na przykład sparsować, o, mamy fajnie. Albo zobaczmy, co my mamy jeszcze ciekawego. Na przykład dzień miesiąca. Zobaczmy, pokazane, jak to zrobić w moment JS-ie. Fantastycznie, oczywiście wspaniale. Jak to zrobić natywnie, czyli w normalnym obiekcie date. Fajne to jest. Jak to zrobić w date functions. Tutaj zobaczycie od razu, że mamy taką właśnie opcję ciekawą, żeby ten tree shaking nam działał. Żeby nam pobierał tylko to, co nam jest potrzebne. W date JS-ie, który zauważycie, że on dosyć podobny do tego moment JS-u. Dosyć podobny API. Luxon, też mam porównanie, i potem pokazane, jak co szybko działa. I zobaczcie, tutaj bardzo od razu jest bardzo fajna rzecz, oczywiście to trzeba byłoby sobie więcej ich sprawdzić, ale Date Functions jest generalnie dosyć szybki. A tym bardziej w porównaniu z takim na przykład momentem, Date.js, Luxon. Oczywiście natywne rozwiązanie, czyli używanie samego obiektu Date jest jak najbardziej najszybsze. Także polecam zapoznać się wszystkim osobom, które kiedykolwiek korzystały właśnie, czy korzystają dalej jeszcze z Moment.js'a. Kolejna rzecz to będą teraz ciąg różnych fajnych wydarzeń związanych z aktualizacjami. I pojawiła się wersja czwarta Gatsby'ego. Gatsby to jest bardzo fajny taki framework, który pozwala nam właśnie, no między innymi, przetwarzać dane tak, żeby one pojawiały się właśnie za pomocą server-side renderingu, czyli to słowo jeszcze wróci, czyli mówiąc krótko, żebyśmy mogli frontend generować na backendzie na przykład. Nie tylko to robi akurat, bo Gatsby jest tutaj potężny tak naprawdę. I bardzo polecam się z tym zapoznać, jeżeli ktoś korzystał albo chciał korzystać, to jest fajny pomysł. No to dlatego, że bardzo przyspieszył, tutaj mamy tutaj informacje, można sobie również pewne rzeczy robić w lepszy sposób. Kto korzystał oczywiście z tego SSR-a w Gatsby, to będzie wiedział, o co tu chodzi, kto nie, no to tak naprawdę musi się dopiero w to wdrożyć. I tutaj między innymi przetwarzanie równoległe, to jest bardzo ciekawe, w fajny sposób to działa. Pojawi się to również w innej partce, która jest bardzo ważna w ekosystemie JavaScriptowym frontendowym. Kolejna rzecz, aktualizacja, to jest Meteor w wersji 2.4. Meteora bardzo lubię, wspominałem o nim kilkukrotnie w tygodniówkę JS. To jest takie fajne narzędzie, które pozwala jednocześnie pisać frontend i backend, ale ono czasami działa tak magicznie, że piszemy jeden kod i on sam generuje frontend i backend. Bardzo ciekawa rzecz. I między innymi instalacja, która wcześniej była możliwa na Windowsie, ja z niej korzystałem. Bardzo wygodna, po prostu przez NPM-a. Zaczęła działać również na Macu i na Linuxie.
czyli na Unixach, tak jak tu mamy napisane, bardzo fajna sprawa. Mamy również informację, że nie zawieszają się pewne rzeczy, które zawieszały się na Windowsie. Mamy dodatkowe możliwości wysłania maili. Generalnie Meteor, jak to Meteor, zazwyczaj sobie robi różne rzeczy, że coraz więcej dodaje, coraz są prostsze, bo jakby to, że piszemy raz i dostajemy i frontend i backend, jakby dalej idąc, chodzi o to, żeby jak najprostszy nam się na przykład właśnie pisało tą wysyłkę maili, czy różne inne rzeczy, które są również na przykład takie bazy czasu rzeczywistego mniej więcej, czyli że robimy coś w jednym miejscu i to się aktualizuje automatycznie na przykład u wszystkich klientów, to znaczy oni nie muszą nawet przeładowywać strony, to też jest automat wbudowany w Meteora, fajna rzecz. No i przy okazji jest oczywiście szybszy. Zobaczcie, szybszy, czyli druga, kolejna rzecz, która została zaktualizowana, jest szybsza. No i co mamy? Noda 16.10, wersję aktualną. No to jest kilka fajnych rzeczy, co stało, między innymi NPM został zaktualizowany do najnowszej wersji. Mamy również rozbudowanie znowu modułu krypto. Taka rzecz ciekawa, którą sobie zwróciłem uwagę, to jest to, że można bardzo łatwo teraz sterować tym, ile maksymalnie może przyjąć na jedno połączenie właśnie zapytań czy żądań serwer HTTP. To jest bardzo fajna rzecz, nawet jeżeli ktoś powie, co z tego. Nie korzystam z czystego serwera HTTP, nawet korzystając z Node.js'a. Fajnie, nie ma problemu. A korzystać z Expressa, czy z Nest, czy cokolwiek innego, to bardzo jest możliwe, że pod spodem będzie i tak właśnie ten natywny HTTP, co znaczy, że będziemy mogli bardzo łatwo sobie właśnie sterować tym, jak dużo tych połączeń można przyjąć, zanim to przestanie po prostu działać, czy nie odrzucać. Także rzecz być może mała, ale no może mieć duże implikacje, może być przydatne. No, obiecałem, ważna biblioteka w ekosystemie JavaScriptu. React 18, słuchajcie, jest wersja alfa i tam się dzieją fajne bardzo rzeczy. I zobaczcie, obiecałem też, że będzie drugi raz server-side rendering. Oczywiście on jest wspierany przez Reacta. I tutaj pewne rzeczy się pojawiają, które nam to ułatwiają. Między innymi mamy takie coś jak hydration, chyba tak się to wymawia. I to generalnie pozwala nam wziąć taki statyczny, zwykły HTML, który za pomocą właśnie na przykład tego server-side renderingu, czyli backendu, został wygenerowany. I go ożywić, tak go nawodnić, tak? Czyli tak magicznie wsadzić na przykład do niego, mówiąc krótko, jakieś eventy, pobrać jej dane, których brakuje w tym statycznej treści przecież. To jest bardzo fajna rzecz, która bardzo łatwo teraz działa właśnie w przypadku Reacta. Suspense, kolejna rzecz, która pozwala oczekiwać na pewne dane. I to, co jest najciekawsze chyba, to z Google, to jest na samym początku, zobaczcie. Każdy, kto się Reacta uczył, zna to. React, DOM, render i sobie tam renderujemy, a teraz będzie inaczej. Powiem, no to co to za zmiana, jak tak więcej trzeba pisać? No być może i więcej trzeba pisać, chociaż umówmy się, nie aż tak super dużo. Natomiast tutaj jest bardzo ważna informacja dla wszystkich, którzy chcą korzystać z tego, że są poprawki, za sobie szybciutko powiemy o takich najważniejszych, które same działają. Czyli włączasz na najnowszego Reacta, szybciej działa twoja strona, pewne rzeczy działają lepiej, fantastycznie, ale warunkiem tego, żeby to działo, jest właśnie zmiana sobie tego starego sposobu React DOM render na ten nowy sposób właśnie create root, React DOM create root dokładnie. No i właśnie mamy kilka takich rzeczy, które są z automatu. Zobaczcie, automatic batch, czyli coś takiego, że na przykład jeżeli mamy kilka zmian jednocześnie, to on poczeka i zbierze je w jedną paczkę, dzięki czemu to będzie działało szybciej. No właśnie, na przykład możliwość oczekiwania na pewne zmiany, nawet kiedy używamy tego magicznego server-side renderingu i różne inne rzeczy. Tak, mamy różne inne rzeczy, żeby to, że możemy zwracać undefined, czyli nic nie zwracać z komponentu w końcu. I mamy kilka rzeczy dodatkowych, także warto, jeżeli ktoś się interesuje Reactem oczywiście, żeby sobie Reacta 18 sprawdzić. Pamiętajcie, to jest wersja alfa, tam się dużo jeszcze może zmienić. Nic poważnego czy takiego, co będzie produkcyjnie miało powstawać, nie piszemy, ale jakiś hobbystyczny projekt, fajny pomysł. Przećwiczyć, co się tam zmieni, fajny pomysł znowu. Kolejna wersja, moi drodzy, normalnie się dzieją niesamowite rzeczy. 15 wersja Electrona, czyli mojego, może nie ulubionego, ale jednego z ulubionych narzędzi do budowania aplikacji desktopowych, czyli komputer na Maca, na Windowsa, na Linuxa, tam jest całe mnóstwo tego, co wspieramy. I pod spodem tak naprawdę działa w ten sposób, że otwieram okienko Chroma czy Chromium i Node.js'a i one się pomiędzy sobą komunikują. No i oczywiście w związku z tym została zaktualizowana ta wersja. I mamy kilka tutaj zmian, mniej lub bardziej istotnych. To, co jest w ogóle fajne, tak naprawdę tej wersji najważniejsze bym być może powiedział, to to, że od tej wersji 15 co 8 tygodni, jak dobrze pamiętam, tutaj powinna być taka informacja, tak, będzie pojawiała się wersja stabilna, czyli bardzo szybko i to będzie bardzo przewidywalne, kiedy są kolejne stabilne wersje Electrona, czyli można będzie odetchnąć trochę z ulgą, wiedząc, że tak, na pewno korzystając teraz z tej wersji, będę pisał moją apkę na przykład 8 tygodni, to za 8 tygodni będę miał stabilną wersję Electrona, jeżeli mówimy o najnowszej wersji. Tak jak teraz wersja, zobaczcie,
wersja nasza 15, gdzie tu ją mamy. I widzimy sobie na przykład, gdzie ona się tutaj pojawi. I mamy 13, 14, 15. I ona jest aktualnie w wersji, której będzie już chyba stable, tak? W tym momencie. Powinien być po 21, jak to nagrywam. Więc widzimy, że tutaj mamy dokładną rozpiskę tego, jakie kolejne wersje będą się powstawały. Coś troszeczkę jak na przykład w Node.js. Bardzo fajnie, że poszli w tą stronę. To jest naprawdę dla nas, deweloperów, dobra wiadomość. No i w końcu czas na jakieś ciekawe artykuły i na pewno warto zajrzeć sobie do artykułu, jeżeli ktoś programuje w TypeScriptie i nie korzysta, albo korzysta mało, albo chce się dowiedzieć więcej o korzystaniu z Index Signatures. Tutaj w zasadzie jest na tym screenie ładnym namalowane, o co tam naprawdę chodzi. Ja bym tu może jeszcze średniczek dodał na końcu. Czyli właśnie, że możemy sobie zrobić takie interfejsy, które mogą przyjąć dowolną na przykład nazwę, albo niedowolną, bo to różnie można sterować. Tutaj właśnie jako coś, co się w środku znajduje, tak? Na przykład nazwę pola właściwości. Tu mamy dokładnie pokazane, jak to działa, w jakich sytuacjach możemy z tego skorzystać, jakie mamy właśnie możliwości sterowania, co tam się w środku pojawi, a jakich nie mamy, bo też nie wszystko tam można zrobić. Także bardzo polecam. To jest bardzo fajne do po prostu dynamicznych obiektów, takich JavaScriptowych. No, TypeScript to nazbiór JavaScriptu, więc jasne jest, że często pojawiają się takie właśnie obiekty, w których mogą się pojawić jakieś dynamiczne klucze. Zdarza się tak. No i teraz coś zaawansowanego. To już na pewno dla osób, które są mocno wdrożone w Node.js-a, też trochę V8, bo to też tego dotyka, a mianowicie jak działa właśnie garbage collection w Node.js-ie, czyli mówiąc krótko, jak Node.js wie, co ma wyrzucić. Jeżeli wydaje ci się, że tworzysz zmienną i ona przestaje być istotna na przykład, bo już jest poza blokiem, tak, czy poza funkcją i ona od razu zniknie, to być może tak nie jest do końca. Być może dla względów wydajnościowych pewne śmieci są na przykład specjalnie zostawiane i dopiero zbierane w odpowiednim momencie. Tak właśnie jest. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, to bardzo polecam się zapoznać dokładnie z tym artykułem, dlatego że on jest dosyć krótki, a bardzo dokładnie, technicznie tłumaczy właśnie, jak działa to zbieranie śmieci w Node.js-ie. Na koniec bardzo ciekawy artykuł o tym, jak udało się znaleźć w NPM-ie 5 błędów, czy exploitów, możliwych exploitów, czyli jakichś dziur bezpieczeństwa właśnie w NPM-ie i dostać za to 15 tysięcy dolarów. I to było w ogóle program, który zorganizował GitHub i jest to bardzo fajne techniczne tutaj wejście i pokazanie konkretnie, słuchaj, tu jest błąd, czy widzisz go? To dokładnie, może tutaj go zauważysz. Uważam, że wszyscy, którzy tworzą cokolwiek w Node.js-ie, powinni to przeczytać i się z tym zaznajomić. Na przykład znajduje się tutaj błąd, o którym bardzo często mówię, czyli problem taki, że tam jakoś nieuważnie sklejamy ścieżki. I się okazuje, że tutaj można sobie na przykład zrobić tak, że można w dowolnym miejscu systemu wypakować dowolne rzeczy. Absolutnie niebezpieczne. To chyba za tym, który dostał 10 tysięcy, albo który był mu przydatny przy całej reszcie. To można sobie dokładnie doczytać. Natomiast no, jest to dosyć ciekawa rzecz i warto wiedzieć, jak się przy tym zabezpieczyć. Tutaj też to jest bardzo fajnie wytłumaczone. A bezpieczeństwo, jak wiadomo, przede wszystkim. Dziękuję Ci pięknie za spędzenie ze mną tej tygodniówki JS i zapraszam Cię już do kolejnego odcinka, który miejmy nadzieję już niedługo. Do usłyszenia. Cześć.